Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Life is Strange. Jesteśmy w mieszkaniu Chloe, przeszukaliśmy garaż jej ojca, żeby zreperować aparat i teraz się z nią dalej gadamy. I znaleźliśmy dziwne zdjęcia w tym garażu. Jest to co prawda pornografia dziecięca, ale jednak. That's so cool you remembered my birthday, but I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. Ale fajny gest. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we get that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. No cóż, ciekawie. Możemy zatańczyć? Yes, break it down, Max. Yo, turn it off. Turn it off. How many times have I told you to stop blasting that punk shit? Dude, the music's not even on. Asshole. I'm coming up. We need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chloe. Chemo. Chill, I'm changing, is that okay? Max, find a place to hide. I tak jak złe miejsce znajdziemy, to nie będzie przypało. Gdzie? Nie mogę wejść pod łóżko? I'm changing, I'm not a kid anymore. I can't hide under the bed. Where else? Dobra, to jest start żałosna kryjówka. Dobra, cofnijmy to, bo to był fail. I'm coming! Ale chciałem się schować, że nie tam. No nie martw się schować w tym pierdolniku. Dobra, cholera, nie, może jednak trzeba to wejść. Nie, nie wiem co mam zrobić normalnie, chciałem się schować. Weź schować pod to łóżko. Trudno, on tu wejdzie i może coś się odpali. No bo nie, nie widzę, że no. Nie wiem, przez okno? This is going nowhere fast. I better look someplace else. Shit. What's going on in here? Why is she here? None of your business. I don't like strangers here. Stop freaking! She's not a stranger. This is my friend. Great. Another one of your friends. I ordered you to never go through my files. You obviously have. I didn't touch your files, David. I could care less about your files. You care about starting shit, Chloe, and it's getting old. Przypał. Zrobiliśmy jej trochę. One of my guns is missing. O nie, to nie ma. Did you take it? Oh God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control. Wait, is that grass? You've been toking up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. It's not my pot. It's from Max. Is this true? Oczywiście, że weźmiemy na siebie. Yeah. My pot. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do you? Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. No, gdzie ja się mogę schować? Teraz powiedzcie. Fuck you! We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hick hole. No, teraz to możemy wyjść przez oczno, tak? Man, that did not go well for me.
If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody, even Chloe. A co ja teraz zrobiłem? I have to think about my own future. Ale to jest takie najgorsze, już dokonasz tego wyboru. Najpierw się wahasz przez jakieś, no nie wiem, 30 kurcze minut, wahasz się i myślisz, kurczę, wybrać to, czy wybrać tamto, wybrać to, czy wybrać tamto. W końcu robisz ten wybór, myślisz, a, no w sumie to był całkiem niezły wybór, a później postać Mars komentuje. Jak ten komentarz się, kurczę, usłyszy, to już jest koniec świata. To, trudno. Nie będę się dostosowywał do gry. Ja wybrałem i tyle. Taki wybór według mnie był dobry. Czyżby latarnia zaszła snu? Tu gdzie było te tornado ogromne? Teraz to wygląda znacznie przyjemniej, w ogóle... Kurczę, chciałbym gdzieś odwiedzić takie miejsce, właśnie takie wzgórze, latarnie, jakiś fajny, fajny klimacik, piwko. Te sprawy. Slowpoke? Pokemony się oglądało, co? I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? The Snowmarks, nawet ja to pamiętam. This is the exact same path I was on during my nightmare today. A właśnie. Rozejrzyjmy się. Cute little squirrel. You and me, stare contest. Nic nie możemy z nią zrobić, z tą wiewiórką? Spierdoliła w trzaki. Co tutaj mamy? People can be such pigs. No, to prawda. They haven't updated this sign since the 1980s. Don't feed the Sasquatch. Co they shit? Aha, okej, myślałem, że jest resztą sytuacja mądra. Okej, dobra, lecimy chyba na górę, bo tu nic nie ma. Wiewiórka oficjalnie spierdoliła. Już trudno, jak mi nie wyjdzie jakieś zdjęcie. To nic z tym nie zrobię, naprawdę. Wszędzie śmieci. Co ci ludzie, Warren? Ha! Big Secret, za dużo byś chciał wiedzieć, kolego. No to by było fajne cofnąć, kiedy się chce. Aż kurczę przeżywać jeszcze raz to całe gówno. Chloe drew that to mark our tree fort, so we'd always be able to find each other in case of emergency. Wspomnienia. Ale ta zatoczka jest po prostu... No... Kurwa, jest zajebista. Dużo więcej nie mogę powiedzieć. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. I never... Trust no one. How long has that been here? To jest kurcze pierwsze hasło, najważniejsza zasada apokalipsy zombie. Może zanim jeszcze podejdziemy do naszej Chloe, naszej ciekawie wyglądającej, ładnej Chloe. Zobaczmy tutaj. Clearly, the Bigfoots are everywhere. Coś tutaj jest, można tu wejść. Weird. Those glyphs remind me of the wind. Co? Jakim cudem ci to przypomina wiatr, dziewczyno? Co to jest? Those sure aren't big feet. What kind of animal left those prints? Animal. Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Okej. Dobra, usiądźmy. No, dałbym dużo, żeby się znaleźć na chwilę w takim miejscu. Na dłuższą chwilę. Z taką Chloe mógłbym. Spoko. Sure you don't want to be alone? Have a seat, Pete. You're in a good mood. Seeing my step dork get played makes me happy. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Nie dałbym rady tak.
powiedzmy. Kate Marsh. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Well, yeah, I couldn't help it. Never change. What did you find? Creepy photos of Kate Marsh, other Blackwell students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. Dobra, powiedzieliśmy mi wszystko. He's so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. Kurwa. How much do you owe? $3,000 plus interest. And before I could get a chunk of that from Nathan, he dosed my drink with some shit. God, I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Przesrane. Kurwa, przesrane. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Good thing you didn't tell anyone. Nathan Prescott better watch his back now. I won't always be there to save you. Kurde. You were here today, Max. Powiedzieliśmy tym dyrektorowi, ale możesz przekazać to Nathanowi. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. To pewnie będzie coś z jej znalezieniem. Ale się trochę tak pojebany, ja wam to mówię. The shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Co jest? Co jest? Why is this happening to me? Why am I here again? To jest dobre pytanie, co ja tu kurwa robię? Nie chcę się po prostu obudzić. Czemu znowu jestem na dole? Jezus Chrystus. Prawie mi głos zmiażdżył. Jak teraz przejść? Aha. Teraz spadnie za nami, naprawdę? Ale zajebiste. Sprawa, normalna osoba by po prostu przeszła przez te drzewo, no ale... Fajnie, że mamy moc, która umożliwia nam po prostu przejście. O, zanim drzewo spadnie. Znowu te oko z cyklonu cholerne. I latarnia działająca. It's creepy. Oh my lord! The tornado is back!
Oh shit. Jezus. Co się dzieje? Mamy coś przejść po tym? Czy mam czekać po prostu? Nie wiem. A to jest fajne, parcie. Łop! Łop! Wracamy. Dobra. Powali trochę. Nie wiem, co robić w sumie. Może muszę po... Nie no. Po tym się nie da przejść totalnie. Ale co mam zrobić? Nie wiem, wrócić? Jest w ogóle możliwość wrócenia? Czy to mi blokuje? To mi blokuje na stówa. O jadrze. Ja coś na dużo muszę zrobić. To co, jakieś przejście tu jest, które nie widzę? Jakaś postać? Jest ta sarna widmowa, ale co w związku z tym? Słyszałem jakieś kroki, ale się zdrygałem. Nie, mi się wydaje, że musimy coś zrobić, zanim spadnie ta cholerna latarnia. Musimy zginąć, cholera. No i co, coś się staje? Wow, możemy zginąć? Chwila, to jest prze... Nie, tu nie ma przejścia. Teraz możemy przejść. Ale głupie. Ale głupie. Gazeta. October 11? Is this Friday? That's only 4 days away. Za 4 dni coś takiego się stanie? Tornado is headed straight for the town. Czy możemy coś z tym zrobić? Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to you, Max. Oh, I had the same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But hi? Right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, man. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the fuck, Snick? What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Ale muzyka jest świetna w tej grze. Jezu, no, po prostu nie mogę to opisać. Jest po prostu idealna. Idealna. Idealna.
Co to jest? Nice. Naprawdę nice. To była jakaś zapowiedź to, co się stanie w kolejnym epizodzie. No a to jest koniec epizodu pierwszego Chrysalis. No i cóż. Co mogę powiedzieć? Początkowo jak mi namawialiście, to myślałem, kurczę, nie jest Telltale Games, to nie będzie aż tak fajne. Ale powiem wam, że nie wiem, czy ta gra nie jest aby fajniejsza od... No może nie od The Wolf Among Us, ale od The Walking Dead, czy Borderlandsów, czy Dreadron. To jest po prostu mega, to jest... Taki po prostu... Ciężkie opisanie, to jest takie życiowe. Bo naprawdę, jeżeli chodzi o fabułę gry, ona jest po prostu taka prosta i życiowa. Z elementami tej fajnej, że tak powiem... elementami fantastycznymi. Takimi jak właśnie te przewijanie czasu i te wizje. Ale te postacie są takie prawdziwe po prostu. Szara dziewczyna, jakiś tam gruby nerd rysujący, jakiś chłopak zakochany, który tam broni swojej dziewczyny przed jakimś dupkiem typowym takim. Jest koleżanka, która miała ciężkie chwile i właściwie zmieniła się i jest taką, kurczę, hardkorową laską. To wszystko jest super, a podkład muzyczny jest po prostu najlepszy. Najlepszy, absolutnie najlepszy. No ale cóż, to jest koniec. Będę czekał na epizod drugi. Nie mam go jeszcze kupionego, bo kupiłem tylko epizod pierwszy. No ale cóż, myślę, że będzie tak, że i tak będzie on na moim kanale, jak się pojawi po prostu na Steamie. No i cóż, dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapce w górę. No i cóż, widzimy się w kolejnych seriach. No i za jakiś czas pewnie w epizodzie numer 2. No i cóż, żegnam się z wami bardzo serdecznie, zapraszam mojego fanpage'a, no i tyle. Tak więc, hej, papa. Ta, jak zwykle. Jeszcze tutaj są wybory, za szybko skończyłem nagranie, więc szybko wam je pokażę. Jednak schowałem prawdę, to jest bardzo dobre, jeżeli tak. Przed dyrektorem, jak nas pytał. To są takie najważniejsze wybory, patrzę, ogólnie. Tutaj pocieszyliśmy Wiktoria i większość ludzi. Nie wiem, dlaczego tak dużo osób nakablowało na to Nathana. To Harassing Crate. Zainterweniowaliśmy w tej sytuacji. You stayed high. Ale chamskie, patrzcie, dało się gdzieś schować. Napiszcie mi, gdzie dało się schować w tym pieprzonym, kurcze, miejscu. Pod łóżko zbyt dziecinne, za okno jakieś tam złe, szafa się rozjebała, no błagam, powiedzcie mi, jakie właśnie, może coś wcześniej trzeba było zrobić z tą szafą, to jest myśl, na mniejsza to. Tak więc dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się jeszcze raz, no i hej, papa.